Cześć wszystkim, z tej strony Żuław i witam was w nowym cyklu Rzut Oka. Będę w nim opowiadał trochę o podręcznikach RPGowych, ale i nie tylko. A na pierwszy rzut idzie polski starter Miasta Mgły. Zapraszam. Ważne jest zaznaczenie tutaj, że jest to starter przedpremierowy przesłany mi przez Blackmon Games, czyli polskiego wydawcę Miasta Mgły, oczywiście w formie PDF-u, natomiast angielskim wydawcą jest oczywiście Son of Oak. Miasto Mgły, czyli narracyjno-filmowy system RPG, gdzie epickie akcje i mityczne moce przeplatają się wraz ze śledztwem w stylu noir. Co zawiera starter? Starter zawiera kilka elementów, czyli broszurę gracza, broszurę mistrzyni ceremonii, kartę pomiaru, mapy, motyw ekipy oraz karty postaci. 5 kart postaci, które są dostępne w starterze. Dokładniej omówię je w kolejnej części. Na spokojnie wszystko wam opowiem, co tam jest, rzucę na to dokładniej okiem. Zacznę oczywiście od broszury gracza. Ze względu na to, że większość jednak odbiorców RPGowych są to gracze, warto jednak zacząć w ten sposób też od graczy, tym bardziej, że same też te broszury proponują, żeby najpierw właśnie zacząć od broszury gracza, gdzie spośród graczy właśnie zostanie wyłoniona mistrzyni ceremonii, bądź też mistrz ceremonii. Tutaj już te określenia dalej wytłumaczę, czemu tak to wygląda. Natomiast w samej broszurze gracza mamy oczywiście spis treści, który zamiast rozdziałów nazwane są tam dowody rzeczowe. Jest to moim zdaniem bardzo ciekawe rozwiązanie, które ja daję wielkiego plusa, ponieważ klimatycznie mega to buduje atmosferę właśnie śledztwa, mega to buduje właśnie styl, w jakim będą prowadzone sesje, w jaki właśnie jest nakreślony przez Miasto Mgły. Natomiast między rozdziałami przeplatane również są informacje o mieście mgły, które dobrze tłumaczą, czym jest, jak działa mgła, czym są mytos, czym są logos. Tutaj dodatkowo jeszcze ja was przekieruję, tutaj będzie odnośnik do mojego filmu wcześniejszego o mieście mgły również, który dość dobrze do was trafił, miał dość dobry oddźwięk i mam nadzieję, że troszkę też przybliża to, czym jest Miasto Mgły. Natomiast, żeby nie przedłużać, ja już tutaj przechodzę do dalszych treści. Czyli początkowy dowód zero. Jest to wprowadzenie do RPG, ładne i proste dla całkowicie nowych graczy, całkowicie zielonych, którzy nie mają pojęcia, czym są RPG. Następnie mamy monolog lektora, czyli dowód numer 1. Jest to przedstawienie podstawowych założeń o mgle, o rifterach, czyli nadzwyczajnych postaciach odgrywanych przez gracz. Kolejnym rozdziałem jest dowód numer 2, czyli twoja ekipa. Następuje tam najlepsza rzecz dla graczy, rodząca dyskusje, konflikty, pytania. Kogo wybrać? Jaka postać będzie do mnie najlepiej pasowała? Czy ty chcesz tego? Czy ja chcę tego? Bo jeżeli na przykład będziecie mieli 5 graczy, wtedy te dyskusje też wynikną, ponieważ muszą się podzielić między właśnie te 5 stworzonych postaci ze startera. Jeżeli macie mniejszą ilość graczy, nie macie aż tak dużego problemu. Chociaż z drugiej strony, jeżeli będzie to 2, zawsze mają też wybory, zawsze mają gdzieś jakieś smaczki, zawsze mają właśnie te postaci, którymi mogliby chcieć zagrać, a którymi nie wiedzą, czy chcą zagrać. I tutaj przechodząc bezpośrednio po postaciach, jest detektyw Enkidu z mocą dzikiego stworzenia z sumeryjskiego mitu. Prawie się to rymuje. Tlaloc z mocą azteckiego boga. Lili Chow z żelaznym Hansem, czyli olbrzymem magikiem. Oraz czwarta postać, jest to Hiob, ksiądz, który jego mytos jest to biblijny Hiob. Więc mamy tutaj już dość ciekawą postać. Oraz Baku, łowca potworów z mitologiczną japońską chimerą jako jego mytos. Wszystkie postaci dodatkowo są zawarte również tutaj, widzicie właśnie teraz, jak no tak wam je na szybko pokazuję, właśnie w osobnym dodatku w PDF-ie, więc każdy z graczy może sobie również to przejrzeć w dość dostępnej formie, dużo prostszej niż
niż właśnie sama broszura graczy. Idąc do kolejnego dowodu, czyli dowodu numer 3, tutaj wytłumaczę poszczególne zagadnienia odnośnie właśnie twojej karty postaci. Przede wszystkim na każdej karcie postaci mamy podsumowanie zasad gry, co jest mega dobrą rzeczą, szczególnie jeżeli są to gracze, którzy startują. Patrząc właśnie po tym, że jest to starter polski, ktoś mógł nie być obeznany z tym, jak wygląda Miasto Mgły, jak wygląda mechanika, co może w niej zrobić. Zatem takie podsumowanie zasad jest rewelacyjną sprawą, ponieważ mamy wszystko wyłożone, mamy wszystko po prostu na tej karcie, możemy właśnie tutaj zobaczyć, gdzie to się znajduje. Dalszą częścią jest imię, bądź też alias postaci, przykładowo właśnie detektyw Enkidu. Następnie jest motyw postaci, który jest podzielony na mytos i logos. Przewaga mytos bliżej do postaci mitycznej. Przewaga logos bliżej do zwyczajnego człowieka. Motywacje, czyli sekrety i tożsamości pozwalające na nadanie odpowiednich cech swoim postaciom. Dzięki temu właśnie są one bardziej żywe, możemy bardziej się w nie wczuć i bardziej poznać ich poszczególne motywy, poszczególne smaczki. Trudne wybory, czyli przeciwstawienie się sekretom i tożsamości. Tak jak wcześniej właśnie mieliśmy te elementy, natomiast są też trudne wybory, które powodują zatracenie i kryzys. W skrócie opowiem, że jeżeli wypełni się zatracenie lub kryzys na trzech polach, powoduje zastąpienie danego motywu nowym logos bądź też nowym mytos. W zależności, jeżeli tracimy mytos, dostajemy nowe logos. Jeżeli tracimy logos, dostajemy nowe mytos. Czyli postać bardziej się zbliża z powrotem do swojej pierwotnej, ludzkiej osoby, bądź też zatraca się właśnie w elementach mitycznych, w elementach mytos. Tagi mocy, czyli dodatkowe pomoce przy osiągnięciu celu. Mogą być to właściwości, mogą być to zdolności przedmiotu, czy jakieś hasło, które rzuca postać. Przykładowo Tlaloc ma hasło jestem ponad to. Również postać Hioba ma kilka haseł, które może wykorzystać, więc nie jest to wyłącznie nakierowane na to, że bohaterowie mają walczyć, bohaterowie mają niezwykłe moce, które służą im jedynie do walki, ponieważ tak nie jest. Kolejną mega rewelacyjną moim zdaniem rzeczą są tagi mocy. Pomagają one zrozumieć, jak je łączyć. Szczególnie może być to przydatne dla nowych graczy RPG, bądź też w ogóle nowych graczy, którzy nie są zaznajomieni z grami komputerowymi i nie kojarzą różnych kombosów, które można wykonywać w różnych grach. Tutaj właśnie jest podane, jak można takie komba, jak można takie właśnie kombinacje tagów stwarzać właśnie w Mieście Mgły. W tym momencie natomiast podręcznik sugeruje, że dla gracza na pierwszą sesję jest to wystarczające i resztę można pominąć tymczasowo, bo reszta właśnie podręcznika gracza bądź też właśnie pozostałe te materiały mogą być poprowadzone już bezpośrednio przez mistrzynię bądź też mistrza ceremonii. Dzięki temu mamy dość szybką możliwość skoczenia już w grę. Nie musimy przedzierać się przez te 40 parę stron jako gracze, możemy dość szybko zacząć po prostu już granie, możemy dość szybko rozpocząć sesję. Jest to idealna sytuacja, jeżeli komuś zależy na czasie i chce przetestować właśnie, jak działa Miasto Mgły. Dowód czwarty, czyli rozwój postaci, szerzej opisane w pełnych zasadach Miasta Mgły. Natomiast w starterze również jesteśmy w stanie opanować podstawowe zasady, jesteśmy w stanie rozwijać nasze postaci, więc nie musimy się ograniczać tylko do zestawu scenariusza ze startera, bądź też tych, które zostaną wydane dalej. Możemy również rozwijać nasze postaci i niekoniecznie trzymać się wyłącznie nich. W przypadku samego rozwoju wyróżniamy tagi słabości, czyli wady, wszelkie skazy w zachowaniu, ograniczenia lub inne składowe, na które nie mamy wpływu. Obniżają one o jeden moc działania, ale dodają plus jeden do skupienia, które jest kolejną częścią właśnie rozwoju. Dzięki zebraniu właśnie trzech punktów skupienia powoduje to rozwój tagów mocy bądź też samego motywu. Jest to bardzo fajny system rozwoju moim zdaniem, który opiera się na czasowej rezygnacji z mocniejszego działania na rzecz dalszego rozwoju.
Czasami też, jeżeli mistrz ceremonii, bądź też mistrzyni chcą popchnąć właśnie bardziej danego gracza ku rozwojowi jego postaci, ponieważ stoi trochę w miejscu, mogą stworzyć odpowiednią scenę, która spowoduje, że będą oni mogli użyć właśnie tego tagu słabości, bądź też sami ich popchną do takiego działania, że ten tag słabości będzie mógł zostać wykorzystany, a postać będzie mogła się dalej rozwijać. Z odpowiednim wykorzystaniem tego motywu można dobrze balansować postacią między tym, co robi, a tym, jak się rozwija w czasie kolejnych śledztw. Dowód piąty, czyli motyw ekipy. Element, który łączy i spaja ekipę. Może być on pomocny, gdyż daje dodatkowe tagi mocy i dodatkowy sekret, więc można w prosty sposób dodać smaczki ekipie. Jednak jest też pewnym zagrożeniem, bo tagi są wyczerpywalne w ramach sesji. A nierozważne działanie przeciwko sekretowi może doprowadzić nawet do rozpadu ekipy po uzbieraniu 3 punktów zatracenia. Więc jest to pewne ryzyko, dlatego w przypadku właśnie sesji ze startera nie jest to wskazywane jako konieczność. Nie trzeba tego używać, można, ale nie trzeba. Ponieważ właśnie te tagi zatracenia, nieważne czy jeden gracz, czy kilku właśnie zdobędą ten tag zatracenia, czyli przeciwstawią się sekretowi ekipy, cała drużyna traci właśnie od razu, dostaje właśnie ten jeden tag zatracenia. Oczywiście możemy rozwijać też tagi drużynowe, lecz właśnie czai się to niebezpieczeństwo rozpadu ekipy. Nie oznacza to całkowitego jej rozpadu, nie oznacza to, że dana ekipa już nie może się połączyć. Musi znaleźć natomiast nowy motyw drużynowy, który im w tym pomoże. Dowód szósty to już są wykonywane akcje. Krótkie wytłumaczenie, jak cokolwiek zrobić. A nawet nie cokolwiek, tylko dramatyczną akcję, która pozwoli graczowi opisać, co jego postać wykonuje. Ważne jest tutaj właśnie, żeby zwrócić uwagę na to, że gracze opisują, co robią. Jest to system narracyjny, który opiera się na tym, że nie tylko mistrzyni, bądź też mistrz ceremonii opisują rzeczy, ale również gracze muszą jak najbardziej się postarać, żeby dopasować to do całej scenerii, dopasować to do jednego kawałka, jaką jest ta sesja. Jest to bardzo ciekawa mechanika, ponieważ najpierw w sposób narracyjny właśnie opisuje swoją akcję gracz, następnie wybiera odpowiedni z 8 ruchów. Przywołuje tag mocy, o których wcześniej wspominałem, rzuca 2 kośćmi, K6, udany test to 7 lub więcej, w tym 10+, to jest wielki sukces. Ruchy dzielą się natomiast na. Pierwszym z wymienionych ruchów jest zmień zasady gry. Jeżeli się uda, ma to ogromny wpływ na rozgrywkę, bowiem można tworzyć tagi fabularne, nowe statusy, bądź też zredukować obecne. Czyli można to nazwać też leczeniem, bądź też healowaniem, tworzy to też buffy, debuffy. Oczywiście akcja musi być powiązana z jej efektem, czyli jeżeli ktoś przestawia skrzynię, aby ułatwić innej postaci zrobienie jakiejś kolejnej akcji, taki przykład, bądź też kogoś opatruje, w przypadku opatrywania nie może wtedy liczyć, że z jego akcji wyniknie jakaś całkiem inna konsekwencja. Musi to być oczywiście w miarę składne, w miarę logiczne i musi to się składać do kupy. Drugim ruchem jest przekonaj, czyli wszelkie gadańsko, przekonywańsko, podrywańsko, a oprócz tego oczywiście przekupywanie czy szantażowanie. Nie zalicza się do tego zastraszania, o którym będzie mowa w dalszej części. Trzecim natomiast typem ruchu jest zmierz się z zagrożeniem. Jesteś twardzielem, który popatrzył bestii w twarz i zrobił unik. Ponieważ wszelkie możliwości uniknięcia nieprzemyślanych akcji to właśnie ten ruch. Również zniesienie ciężkich warunków atmosferycznych, chorób, bądź też jakiejś, dajmy na to, zatrucia. Właśnie dzięki zmierzeniu się z zagrożeniem można uniknąć właśnie niekorzystnych statusów, niekorzystnych działań. Czwartym ruchem jest stań w szranki i tytuł może trochę mylić, ale opis mówi nam wszystko, jest to dobrze opisane w samej tej broszurze. Nie jest to typowa walka, na przykład nie jest to wyłącznie walka, na przykład opozycję bądź też jakiś obiekt. Może to być też wyprzedzenie kogoś w pościgu, może to być zapłyśnięcie w towarzystwie jakimś bardzo elokwentnym pomysłem, jakąś wyrafinowaną historią. Piątym typem jest
uderz z całych sił. Tutaj nie muszę wiele tłumaczyć. Chodzi o to, aby kogoś uderzyć, zaatakować, użyć nadprzyrodzonych zdolności z pełną ich siłą. No ewentualnie można też podczas rozmowy z kimś kogoś zastraszyć, urazić, wbić gdzieś szpilkę. Więc jeżeli chcemy kogoś zdecydowanie jakoś stłamsić, możemy użyć uderz całych sił. Zarówno słownie, jak i fizycznie. Na miejscu szóstym natomiast mamy zbadaj. Czyli wszelkie przeszukiwania pomieszczeń, przeszukiwania przedmiotów, poszukiwania śladów, tropów, kontaktów z informatorami. No i chyba nie trzeba tutaj więcej dodawać. Działaj skrycie. Czyli jeżeli jesteś bardziej taki sneaky peeky, to możesz użyć tego ruchu, aby się ukryć, zakraść, coś ukraść od kogoś, zachachmęcić, oszukać kogoś. Wszelkie działanie w cieniu, wszelkie bardziej działania, to można powiedzieć, że na pograniczu prawa. Ostatnim ruchem, jaki mogą wykonywać bohaterowie, jest podejmij ryzyko. Wszystko co głupie trafia tutaj. Chcesz rozbroić bombę, przejechać przez rondo na wprost, wjechać w ciasną uliczkę i nie odnieść konkretnych obrażeń. A może przeskoczyć z oblodzonego dachu na drugi dach. Podejmujesz ryzyko, ale czy się opłaci? To musisz sam zdecydować. Jesteśmy już za połową, zatem przechodzę do dowodu rzeczowego numer 7. Statusy. Czyli wszelkie efekty tego, co mogą dostać bohaterowie. Do statusów są specjalne karty, które również udostępnione są w oddzielnym PDF-ie, gotowe do druku. Tutaj jak widzicie mamy właśnie tą kartę pomiaru. Zapisuje się je na karcie, mogą one mieć 6 poziomów. Od pierwszego najłagodniejszego aż do szóstego, który może spowodować stałą zmianę w postaci lub ją zabić. Mogą być one zarówno pozytywne, jak i negatywne i wpływać na uzyskiwane wyniki mocy w akcjach, z którymi są powiązane. Przykładowo oślepiony Rifter może mieć utrudnione właśnie zobaczenie ważnego szczegółu, gdy oślepił go dopiero co wybuch albo rozbłysk słoneczny, który po prostu mu padł w oczy. W przypadku statusów również one mają później odbicie na kondycji właśnie postaci. Jak zauważyliście, nie ma tutaj punktów życia, tylko są te statusy. Jeżeli postać dostanie obrażenia, czyli dajmy na to, będzie walczyła z jakimś wrogiem i jej status po tej walce zmieni się na przykład z obrażeń na lekkie zadrapania poziomu pierwszego, na połamane kończyny i kręgosłup na poziomie szóstym, wtedy taka postać umiera i ewentualnie staje się kaleką do końca życia, więc tutaj właśnie te statusy odzwierciedlają to, jak nasza postać się ma, jak nasza postać się czuje i co możemy dalej zrobić. Dowód rzeczowy numer 8, czyli gra przez konflikt. Wytłumaczenie, czym jest zagrożenie. Wszelkie sytuacje, zdarzenia losowe, jak trzęsienia ziemi czy huragan. Przeciętny oprych, ale też inni rifterzy. Jest tam zawarty prosty i dokładny opis tego, jak uniknąć ich skutku. Na przykład nie unikając ich, a stawiając im czoło. Jeżeli wiemy, że są jacyś bandyci, którzy się zbierają w kupę i będą chcieli prawdopodobnie znaleźć naszą drużynę, naszą ekipę, jeżeli złapiemy ich wcześniej, zanim oni się zbiorą razem, będą mniejszym zagrożeniem. Dowód rzeczowy numer 9, czyli przestój. Najłatwiej opisać go jako timeskip albo filler w anime. Zapychacz czasu, który potencjalnie nie wnosi nic do głównej fabuły filmu. W tym wypadku jednak, gdy ekipa decyduje się na przestój, następuje tak zwany montaż, w którym można zadeklarować jedną z 5 akcji do wykonania. Oczywiście trzeba dostosować się do czasu przestoju, czy jest to kilka godzin, dni, a może i tygodni, a następnie w urywkach streścić ten okres czasu. Czyli w momencie, gdy nasza ekipa stwierdza, że nic więcej tutaj nie znajdziemy, potrzebujemy przestoju, żeby pozałatwiać własne sprawy, żeby się zregenerować, robi się właśnie ten przestój, tak jak w filmie, czasami jest 2 miesiące później, 3 miesiące później jest taka plansza i dopiero są pokazywane te efekty, co się stało i w skrócie jest przedstawiane na przykład, jak taki Rocky Balboa trenował przez kilka miesięcy przed ostateczną walką. Z rzeczy, które można zrobić w przestoju jest to skupienie się na motywie logos,
czyli poprawienie trochę kondycji właśnie naszego człowieka, zwykłego, przeciętnego człowieka. Pracowanie nad sprawą, jako druga rzecz, poznawanie sekretu swojego mythos, czyli rozwój w drugą stronę, przygotowanie się do następnej aktywności, bądź też odzyskanie sił po ostatnich i pozbycie się, bądź też niwelowanie negatywnych statusów, które na nas ciążą. 10. dowodem rzeczowym jest spal zatrafienie i przestań się wstrzymywać. Jest to zdecydowanie mój ulubiony rozdział, ponieważ on przedstawia, jak stać się przekoksem, ale takim naprawdę przekoksem, pokazać pełnię mocy. Można ten rozdział podzielić na dwie części. Spal zatrafienie powoduje spalenie jednego z tagów mocy i daje automatyczny sukces z mocą 3 i wynikiem 10. Jest to bardzo dobra rzecz, tracimy natomiast jeden tag mocy, który później możemy przez stoju odzyskiwać. Jest natomiast druga opcja, która niezmiernie mi się podoba, i jest to przestań się wstrzymywać, i jest dużo ciekawsze. Używa to bowiem pełni mocy bez ograniczeń. Jeżeli są zgodne z którymś z motywów postaci, możemy wykorzystać wszystko, co nam przyjdzie do głowy. Stosowanie tego raczej jest w chwilach kryzysu, ponieważ konsekwencje są bardzo konkretne. Można utracić wszystkie tagi mocy w jednym motywie, wymienić jeden z motywów, a nawet skończyć martwym, jeżeli rzut się nie uda. Ma on bowiem 3 poziomy: znaczący, bez odwrotu i ostateczny. Idealny wybór na epickie zakończenie, moim zdaniem, żeby zakończyć z przytupem i dać o sobie znać, że tutaj po prostu był ten mythos, logos, że był ten rifter. Po prostu pozostawić po sobie ślad. W dowodzie rzeczowym numer 11 są tam opisane kolektywy, czyli garści wrogów rzucanych przez prowadzącego po prostu jak ryż na weselu. Jeżeli są do siebie podobni, można ich zbić w jedną kupę. Przyspiesza zdecydowanie to konflikty z byle jakimi płotkami, z mniejszymi wrogami, a jednocześnie tworzy zagrożenie większym przez ich liczbę. Jeden bandyta z nożem nie jest tak straszny jak 5 takich typów, ponieważ jak porównamy 1 do 5, to jest taka różnica 4. Ostatnim dowodem rzeczowym jest wymiana motywów, czyli moment, kiedy osiągnie się 3 pola w zatraceniu lub kryzysie i traci się mythos lub logos. Wymiana motywów jest kwestią naturalną. Nie jest czymś złym lub negatywnym i nie powinna być tak odbierana przez graczy, a bardziej jako ciągła ewolucja postaci. W momencie, gdy utracimy wszystkie logos, postać staje się awatarem swojego mythos, czyli uosobieniem przepełnionym legendarną mocą. Nie traci tagów podczas palenia tagów, więc przez co może używać ciągle maksymalnych wyników rzutów. Dodatkowo otrzymuje agendę, która pozwala tak naprawdę na pokierowanie danym mythos przez resztę czasu. Nadaje mu sens. Aż do momentu, jak rola awatara się nie skończy, co jest dokładniej opisane już w broszurze, w jaki sposób to ma miejsce. Odwrotną sytuacją jest utrata swojego motywu mythos, co nazywane jest zasypianiem. Nie otrzymuje się nowego logos, tylko staje się normalną postacią. To również jest dokładniej opisane w broszurze, nie będę wam dokładniej streszczał tak naprawdę zasad, ponieważ nie to jest celem. Bardzo podoba mi się na przykład właśnie ten motyw, że możemy przesadzić w jedną lub w drugą stronę, że zarówno możemy stać się tym awatarem, bądź też możemy całkowicie utracić nasze mythos i stać się znowu zwykłym człowiekiem. Już nie być rifterem. Nie do końca, ale już nie być chwilowo. Po wszystkich elementach niezbędnych do gry pojawia się słowniczek pojęć i jest świetnie zrealizowany. Naprawdę pozwala na szybkie znalezienie, szybkie zrozumienie najważniejszych zwrotów, którymi cały czas będziemy się posługiwać podczas gry. Czyli tak jak tagi mocy, moc, wszystkie te elementy możemy znaleźć w słowniczku, dzięki czemu jest to też dużo przystępniejsze, ponieważ mamy pod ręką coś, gdzie możemy znaleźć odpowiedź na nurtujące pytanie. Nie musimy tego przeszukiwać po rozdziałach. Kolejną częścią już samej broszury są lokacje,
bardzo ładnie i dość szczegółowo opisane, pozwalające jednak mistrzowi bądź też mistrzyni ceremonii na własne ubarwienie świata, dodanie kolejnych motywów danej dzielnicy. Dzielą się one na cztery: na Śródmieście, osiedle robotnicze, starą dzielnicę i strefę przemysłową. Więc mamy takie cztery dzielnice, możemy w ten sposób nimi operować, możemy tworzyć tam również nasze własne historie, bądź też dokładać własne. Nie jest to powiedziane, że tego nie wolno zrobić. Końcówka broszury gracza zawiera opis przykładowej rozgrywki, która na pewno pomoże zrozumieć i lepiej poznać narracyjny świat Miasta Mgły. Na ostatnich stronach umieszczono natomiast materiały pomocnicze, jak ruchy gracza, puste karty pomiarów, puste karty motywów pozwalające na szybką wymianę zużytych. Tutaj mam jeden niuans, który mi się nie spodobał. Niestety w przypadku tych ostatnich, w przypadku kart motywów, są one ułożone tak jak właśnie tutaj widzicie, jak na stole. Przez co raczej ciężko można z nich korzystać jako ze wzorników, gdyż nakładają się na siebie, zasłaniają się, więc nawet jeżeli byśmy skserowali bądź też wydrukowali sobie tą ostatnią stronę samymi kartami motywów, żeby mieć je po prostu w wersji papierowej, nie jest to niestety możliwe, żebyśmy mieli to w sposób prostszy, tak żebyśmy mogli to używać jako wzorników. Może będzie jakieś na to rozwiązanie w chwili obecnej, jednak w wersji PDF-owej nie spotkałem się z tym, żeby dało się to jakoś łatwiej zrobić. Omówiłem zatem broszurę graczy. Natomiast drugą broszurą jest broszura mistrzyni ceremonii. Nie oznacza to, że jest to skierowane tylko dla kobiet, albo że tylko kobiety mogą prowadzić Miasto Mgły, ale ze względu na pewne uproszczenia, zaimki osobowe w trzeciej osobie dla mistrza gry, jak i mistrzyni, są właśnie w formie żeńskiej. Pozwala to na rozdzielenie prowadzącego od graczy w dość prosty sposób. Nie przeszkadza to za bardzo w czytaniu i w dowiadywaniu się, jak działa Miasto Mgły. Początkowo właśnie w tej części startera opisana jest rola mistrzyni ceremonii, gospodyni, narratorki itd. W skrócie, jeżeli ktoś nigdy nie prowadził RPGów, jest to rozdział obowiązkowy, który może nakierować taką osobę na odpowiednie tory. Również zalecałbym to doświadczonym mistrzom gry, żeby inaczej spojrzeć po prostu na Miasto Mgły. Ze względu na to, że w porównaniu do poszczególnych innych znanych systemów w Polsce, Miasto Mgły różni się w pewien sposób i warto się zapoznać z takim rozdziałem, nawet jak się nie startuje, co dopiero z prowadzeniem. Dalej przedstawione jest tworzenie scen. Po kolei, co należy w nich dokonać, żeby miały ręce i nogi, i zaznaczenie na myślenie filmowo i w stylu noir. Na pewno jest to ważną uwagą ze względu na to, że właśnie te elementy nakładają odpowiedniego kształtu sesją w Miasto Mgły. Nakierowanie na zadawanie pytań o uczucia i myśli postaci, które następnie opisują gracze, w dużym stopniu może to stworzyć właśnie ten klimat. W dużym stopniu może właśnie pomóc w narracyjnym prowadzeniu poszczególnych kampanii, poszczególnych sesji. W dużym stopniu właśnie zależy to od graczy, ponieważ można to zamienić typową rozgrywkę RPGową z rzucaniem kośćmi i z krótkimi deklaracjami w sceny akcji w stylu filmów detektywistycznych z śledczymi otulonymi w długie płaszcze mgły rozciągające się po zaułkach miasta. I dzięki temu uzyskamy też właśnie ten swoisty klimat, który posiada Miasto Mgły. W kolejnej części opisane są ruchy, czyli możliwość, jaką ma prowadzący, aby stworzyć zagrożenie lub wyzwanie. Dzielą się właśnie na dwie kategorie: ruchy miękkie, które można nazwać przygotowaniem, stworzeniem podwalin pod kolejne sceny, wprowadzeniem małych komplikacji lub ostrzeżeń przed nadciągającym zagrożeniem. Przykładowo może być to sygnał radiowozu, pukanie do drzwi, kroki na schodach. Natomiast drugą częścią są ruchy twarde, czyli konsekwencje niepodjęcia akcji lub ospałości ekipy. Może to oznaczać, że gracz wyrzucił również pudło na test, który wykonywał, i są to konsekwencje niepowodzenia w danej sytuacji. Poszczególne ruchy możemy rozbić na odpowiednie kategorie, których również jest 8. Pierwszą kategorią jest nadanie statusu, więc nadajemy negatywny status danemu
danej postaci, danemu rifterowi, bądź też wszystkim z nich. Zredukowanie lub usunięcie statusu, jeżeli mają pozytywny status, możemy też zagrać w drugą stronę. Wchodzi też w ruch twardy spalenie tagu gracza, jako trzecia rzecz. Kolejno, wprowadzenie fabularnej komplikacji. Odmówienie czegoś graczom, czego bardzo chcą i co chcieli zdziałać, ale im nie wyszło. Rozpętanie piekła, czyli jakaś tragiczna sytuacja, która bezpośrednio może dotyczyć również relacji danej postaci. Dajmy na to, może się okazać, że przez opieszałość drużyny bliska osoba zostanie poszczelona przez bandytów, których się im nie udało schwytać. Zmuszenie do wyboru pomiędzy dwoma konsekwencjami, jako siódemka oraz jako ósma rzecz, obrócenie akcji przeciwko graczom. Obrócenie przeciwko nim samym, jeżeli im się to nie uda. Więc naprawdę tutaj konsekwencje również mają ogromne znaczenie. Oprócz jednak samych ruchów nastąpić mogą wtrącenia, dodające coś do opisu lub pomagające graczowi w wyborze odpowiedniego ruchu, ale mogą też zmienić opis lub wybrać dodatkowo efekt, który pominął gracz. Więc mogą mieć one skutki pozytywne i negatywne. Bardziej są to wtrącenia narracyjne. W momencie, kiedy gracz opowiada, tworzy swoją akcję, może nastąpić wtrącenie ze strony właśnie mistrza ceremonii bądź też mistrzyni i dodać jakiś smaczek bądź też pomóc w jakiś sposób. Przedstawienie wyzwań bohaterom graczy jest niejako wyzwaniem dla mistrzyni lub mistrza ceremonii. Tak, żeby gra nie była zbyt prosta. Jest to bardzo przystępnie opisane właśnie w kolejnej części, tak samo jak zagrożenia, które niejako są kontynuacją właśnie wyzwań. Gdy bohaterowie graczy napotykają bowiem jakąś przeszkodę, której nie da się w sposób prosty pominąć lub pokonać, wyzwanie takie staje się zagrożeniem. Zagrożenia mają swoje osobne ruchy, również dzielące się na miękkie, twarde i niestandardowe, o podobnym działaniu jak w przypadku akcji. Zagrożenia posiadają również spektrum statusu. Jest to element pozwalający określić, jak je pokonać. Przyznam, że przy pierwszym zetknięciu się z tą metodą troszkę musiałem nagłówkować, jak to wygląda w praktyce, wyobrazić sobie to, spróbować sobie to zwizualizować, jak to ma wyglądać i jak to dobrze stosować. Jednak po zapoznaniu się z przykładową rozgrywką i przeczytaniu jeszcze raz na spokojnie, jak jest to dość prosta sprawa. Przykładowo w podręczniku jest to zbir z półświadka, którego jednym ze spektrum jest zranienie lub obezwładnienie równe 3. Oznacza to, że gdy otrzyma rany fizyczne lub zostanie uruchomiony ze statusem równym minus 3, czyli dla niego negatywnym, bo ujemnym, jest pokonany. Dodatkowo warto pamiętać o ruchach niestandardowych, które mogą odwrócić pozorną przegraną zagrożenia takiego bandyty i dać mu szansę na dalszy pojedynek, gdy gracz już jest pewny, że zadaje mu obrażenia właśnie zmieniające jego status na 3 w przypadku obrażeń. Może się okazać, że właśnie ten bandyta ma umiejętność, ma właśnie ten ruch niestandardowy, pozwalający mu na zniwelowanie tych obrażeń o 1. I nagle się okazuje, że walka trwa dalej. Resztę broszury zajmuje startowy scenariusz Rekiny Biznesu, którego akcja dzieje się w dzielnicy robotniczej zwanej Placem Młynarza. Może być to pomocna rzecz dla startujących z Miastem Mgły, pomoże poprowadzić pierwszą przygodę, która dość gładko wprowadza w świat Miasta Mgły. Nie będę zdradzał dokładnie fabuły, ale jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, czemu ludzie z Placu Młynarza są zastraszani i gnębieni przez włoską mafię, i gdzie leży pies pogrzebany, to w najbliższym czasie mam w planach rozegrać ten scenariusz. Będzie on wrzucony na moim kanale. Zapraszam, jeśli nie straszne wam są spoilery. W przypadku pozostałych materiałów w większości zostały one omówione wraz z broszurami graczy i mistrza ceremonii, bądź też mistrzyni ceremonii. Gdy znajdowały się tam odwołania do kart postaci, do kart pomiaru, do motywu drużyny. Ostatnim elementem, który nie został jeszcze poruszony, są mapy. Zawierają one 4 gotowe lokacje ze szczegółowym umeblowaniem i ułożeniem, które mogą zdecydowanie wspomóc prowadzenie rekinów biznesu. Jak i też pozostałych sesji, jeżeli będziemy korzystać na podobnych lokacjach. Zatem, słowem podsumowania. Czy podoba mi się Miasto Mgły? Niezmiernie mi się podoba. Sam zamysł systemu pozwalającego na granie kimkolwiek ma się ochotę,
dający szansę grania postaciami znanymi z literatury, z filmów, z komiksów, z innych dzieł sztuki. Rewelacyjna sprawa. I prawdopodobnie każdy miał w życiu moment, że chciał postawić się na miejscu postaci z filmu lub serialu i zrobić coś całkowicie inaczej. Teraz można. Czy mechanika jest przystępna? Moim zdaniem tak. Szczególnie patrząc na to, że po samym zestawie startowym mam dostatecznie dużo informacji, jak stworzyć własne postaci, własne przygody, więc nic nas nie blokuje. Nie mamy oczywiście pełnych tutaj zasad podanych, które pojawiają się w podręczniku głównym, natomiast jesteśmy w stanie na zestawie startowym poprowadzić dużo różnych sesji i kampanii. Samo polskie wydanie w edycji PDF-owej jest dobrze przetłumaczone i wydane z dbałością o szczegóły, znane z anglojęzycznej wersji. A przynajmniej moje niewprawne w wyłapywaniu haków i błędów oko nie dostrzegło jakichś wielkich baboli, czyli chyba nie jest tak źle. A czy polecam Miasto Mgły? Jeżeli marzyliście kiedyś o tym, żeby wcielić się w wymarzoną postać, poprowadzić śledztwo w stylu noir i przeżyć epickie, wręcz filmowe przygody z dużą ilością narracji i z wykorzystaniem dużej ilości narracji ze strony graczy również, to polecam. Natomiast jeżeli kogoś to nie zainteresowało, co do tej pory mówiłem, może poczytać coś więcej na stronie Black Monków, może próbować się dowiedzieć z innych źródeł. Natomiast ja mam nadzieję, że choć trochę zachęciłem was do Miasta Mgły, które moim zdaniem jest świetne. Dziękuję wam, że wytrwaliście do końca filmu. Mam nadzieję, że się wam spodobał i przypadnie wam też do gustu ten format rzut oka. Pojawi się pewnie z innymi RPGami, ale i nie tylko. A tymczasem zapraszam do zostawienia suba, łapki w górę, jeżeli wam się podobało. Jak macie jakieś własne przemyślenia, no to pytania, śmiało piszcie. Ja staram się odpowiadać, staram się odpisywać na wszystko. Zostawcie je w komentarzach. Natomiast w opisie filmu znajdziecie wszelkie linki do socjalek, czyli do Facebooka, Twitcha, Instagrama. Wszędzie, gdzie możecie mnie znaleźć. Spotify'a. No cóż. Nie pozostaje mi nic innego, jak się pożegnać. Do zobaczenia w Mieście Mgły. Na razie.